Miesiu? Co? A jak jechałam autobusem, to taki facet ciągle za mną łaził. Co za facet? No, żółty taki autobusowy. Siadł do autobusu i strasznie śmierdział. No i. No i ja się przesiadałam za mną. Przepychał się przez ludzi i siadał koło mnie. W końcu wysiadłam na jakimś przystanku, a on wysiadł za mną, ale ja wsiadłam innymi drzwiami i on został. Ale miał głupią minę. To już nie można było go grzecznie podprosić o to, żeby się odczepił? Czemu ty się nie lubisz do ludzi odzywać? Bo ja Czego tu się bać? Dotkniesz takiego palcem, to się przewróci. Fuuu. Trzeba najpierw się zmusić, żeby go dotknąć. Lepiej powiedzieć, e, panie, przestań pan za mną chodzić, bo zawołam policję. No tak, ty się boisz powiedzieć komuś cokolwiek. Pierdolisz smuty, ja tam doceniam, że się jej udało żula wychujać. No widzisz? Sprytna jestem. A wy byście zaraz obrażali albo bili palcem. Nie chodzi w życiu o to, żeby być sprytnym, tylko o to, żeby być skutecznym. Misiu, jak nie będziesz w życiu sprytny, to sam zostaniesz żulem autobusowym. On śmierdził bardzo skutecznie. A jak to z tobą gadać? Nie się lepiej wyką, bo też już się robisz skuteczny.